Dariusz Milejczak, witam po krótkiej przerwie. Przez miesiąc działacze społeczni przekonywali do idei solidarnej ekonomii. Dziś podsumowali akcję. Jakie przyniosła efekty? O tym porozmawiam z Dagmarą Szlandrowicz z Fundacji Barka. Witam panią bardzo serdecznie i Zbyszkiem Siewkowskim ze Stowarzyszenia ETAP. Witam pana bardzo serdecznie. Może na początek wyjaśnijmy w ogóle termin ekonomia społeczna. Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna jest taką dziedziną życia społecznego, w której znajdują się osoby, które mają problemy w odnalezieniu się w życiu społecznym i w życiu zawodowym. I szukamy takiego obszaru, w którym będą mogły się znaleźć. Tak naprawdę my trochę przekształcamy nazwę ekonomia społeczna na społeczna gospodarka rynkowa. Chcielibyśmy, żeby dla wszystkich osób, które żyją w Polsce, ale nie tylko, miejsce w społeczeństwie i w miejscach pracy, żeby mogli żyć pośród nas, mieć pracę, utrzymywać rodzinę, żeby nie było z tym problemu. Wiemy, że ekonomia społeczna jest trochę, bym powiedział tak brzydko, odpadem gospodarki rynkowej, w której wiele osób nie odnajduje się już w rynku pracy. Nawet teraz coraz częściej młode osoby, które nawet studia ukończą, mają problemy z zatrudnieniem. I chcielibyśmy budować takie podmioty gospodarcze, takie podmioty ekonomii społecznej, które będą powodowały, że będą mogły różne osoby odnajdywać się w rynku pracy. To znaczy, że nie będzie najważniejszy kapitał. Nie, kapitałem najważniejszym nie będzie pieniądz, a kapitałem tak naprawdę będzie człowiek. I właściwie... Czyli rozumiem, że to jest taki bufor pomiędzy gospodarką kapitalistyczną a tymi osobami, które są wykluczone. Tak. Tak. Gospodarka społeczna ma być odpowiedzią dla wszystkich grup społecznych, dla wszystkich osób, również te, które może w swoim życiu osobistym nie spotkały się z dobrym wzorcem, nie zostały nauczone funkcjonowania w życiu społecznym, bądź w życiu zawodowym, nie miały tego przykładu, bo tata na przykład nie pracował, a mając teraz możliwość w tak zwanej ekonomii społecznej odbudować się, czy w centrach integracji społecznej, czy poprzez poznawanie idei spółdzielni socjalnych i wchodzenie w takie podmioty ekonomii społecznej, takie małe przedsiębiorstwa społeczne, mogą odnaleźć się na nowo na rynku pracy i też w takim życiu społecznym w grupie. Rzeczywiście mogą, rzeczywiście takie akcje pomagają. One sprawiają, że te osoby, o których tutaj pan przed chwilą wspomniał, one rzeczywiście potem na te, no już rzeknijmy tak, normalne tory, one wchodzą, powracają na nie. Tak, na pewno w tym pomagają już konkretne te instytucje, czyli centra integracji społecznej, centra ekonomii społecznej i ostatecznie też spółdzielnie socjalne. A ta akcja, o której dzisiaj mówimy, czyli kampania społeczna, ona służyła temu, żeby właściwie wszyscy poznaniacy dowiedzieli się, czym jest ta ekonomia solidarna, czym jest ekonomia społeczna. Chodziło o to, żeby też, żeby poznaniacy, znając swoich sąsiadów często, którzy nie mają pracy, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a może jeszcze nikt ich nie pokierował na te tory, gdzie można znaleźć pracę, żeby ci ludzie też wskazali drogę i mieli świadomość, że takie problemy związane z bezrobociem są trudne, skomplikowane, ale że jest z nich wyjście. No jakie zainteresowanie, bo nie jest tak, że w dzisiejszych czasach jednak mało interesujemy się tym, co dzieje się wokół nas, jesteśmy na sobie skoncentrowani, a jeśli ktoś obok nas nie ma pieniędzy, jest, tak jak państwo mówią, wykluczone z tego społeczeństwa. My się tym nie przejmujemy, my to widzimy, ale my to po prostu zostawiamy samemu sobie. Rozumiem, że celem, jednym z celów i idei ekonomii społecznej jest to, by zwrócić uwagę poznaniaków, nie tylko poznaniaków, ale w naszym przypadku właśnie poznaniaków, na te palące problemy. My tutaj zaczynamy taką inicjatywę oddolną, jakim jest budowanie partnerstw lokalnych. Staramy się pozyskiwać środowiska lokalne, żeby się znalazł wójt, burmistrz w danej miejscowości, zwracają się do Fundacji Barki, która już się od wielu lat tym zajmuje, żeby zbudować pewien pozytywny kapitał społeczny. I tutaj dochodzą parafie, dochodzą środki pomocy społecznej, powiatowe urządy pracy, przedsiębiorcy, tak? I wtedy jakieś stowarzyszenia, fundacje, jakieś lokalne ośrodki,
wiejskie i samorządy oczywiście. I w tym momencie jest szereg spotkań, na których robi się diagnozę pewnych problemów społecznych. I w ramach takich szeregu spotkań, które też mamy w ramach tego projektu, które teraz realizujemy ze środków Unii Europejskiej, który koordynuje, to właśnie budujemy takie partnerstwa, z których rodzą się i spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, ale fundacje i stowarzyszenia z nastawieniem, że będą budować pewne przedsiębiorstwa społeczne, które będą miejscem dla osób niewykluczonych społecznie, będą generować pewne środowiska studenckie i będą młodych ludzi inspirować do pracy, do pewnych zadań społecznych i uczyć właśnie tej gospodarki społecznej, ale też będą miejscem pracy dla osób wykluczonych społecznie. Czyli rozumiem, że też to jest przykład na to, że biznes, organizacje pozarządowe i wykluczona ludność mogą mieć wspólne interesy. Myślę, że to się nie wyklucza, te trzy najbardziej tak, natomiast zrozumienie tych idei, uspójnienie ich jest procesem trudnym. No właśnie, jest trudnym procesem. Jak idzie poznaniakom? Idzie trudno i generalnie jest tak, że podczas tej kampanii społecznej, którą prowadziliśmy, mieliśmy dwie akcje miejskie. Jedna odbywała się pod Tesco, druga nad Stadeli. I było tak, że zaczepialiśmy poznaniaków. Dawaliśmy im baloniki z napisem "Daj się podnieść ekonomii solidarnej". Mówiliśmy o tym, czym są spółdzielnie socjalne, jak pomóc bezrobotnym wyjść z bezrobocia. Jak to się wszystko już dzieje w Wielkopolsce i właściwie teraz już w całym kraju. No i poznaniacy reagowali różnie. Czasami dosyć niepewnie, czasami tak z pewną nieśmiałością, z obawą, czasami bali się podejść nawet, bali się wziąć udział w tej interakcji, ale było też wiele osób, które się jakby na to skusiły i które świetnie nam też z nami współpracowały. I celem akcji było też to, że jakby taki handel z poznaniakami. Poznaniacy dawali nam pomysł na spółdzielnię socjalną, czyli już musieli jakby coś z siebie dać, wymyślić, czym takie osoby bezrobotne mogłyby się zajmować w Poznaniu, a my im w zamian dawaliśmy takiego balonika, który był symbolem podnoszenia się z takiej trudnej sytuacji życiowej. Także takie sytuacje mają miejsce i widać, że poznaniacy potrafią znaleźć fajne miejsce pracy, chociaż też trzeba powiedzieć, że większość też takich pomysłów na spółdzielnie socjalne były bardzo takie szablonowe, czyli co może robić osoba bezrobotna, może sprzątać, tego typu rzeczy, tak? Ale było też dużo ciekawych, nowych pomysłów, które myślę, że też być może wykorzystamy i będą to ciekawe miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Ale myślę, że jeszcze długa droga przed nami. No właśnie, mówi Pani długa droga. Dla niektórych, dla większości pewnie jednak poznaniaków, mimo wszystko cały czas ekonomia społeczna, wszystko co wiąże się z tym terminem, z tym hasłem, to czarna magia, ale na przykład o Centrum Ekonomii Społecznej niedawno pisał brytyjski Guardian, tak więc można przekonywać na różnych polach i wy to będziecie cały czas robić. Tak i trzeba też jeszcze podkreślić, że Brytyjczycy uczą się od nas ekonomii społecznej. Mamy szereg wizyt studyjnych. Tak, Polska ma szansę stać się liderem, prawda? No myślę, że w tych sprawach już takiej ekonomii solidarnej i takiej aktywnej pomocy społecznej jest liderem. My w tej chwili barka powstała na prawie już brytyjskim, działa barka UK i tam pomagamy Polakom, ponieważ Brytyjczycy nie potrafili sobie poradzić, a w tej chwili mają takie problemy poważne z Anglikami, ze swoimi bezrobotnymi, że przyjeżdżają tutaj do barki i tutaj się uczą. Także myślę, że to jest jakby dowód na to, że ekonomia solidarna jest potrzebna w Europie dzisiaj. Ekonomia solidarna jest potrzebna w Europie, ale przede wszystkim dla nas, z naszego punktu widzenia, jest potrzebna dla Polski, dla poznaniaków. Co dalej? Jakie kolejne kroki, jakie kolejne cele już sobie wyznaczacie? Pani jako Stowarzyszenie Barka, Pan jako Stowarzyszenie Etap. Tutaj wyznaczamy sobie te cele, że na przykład już zbudowaliśmy takie dobre partnerstwo od kilku lat na Piątkowie we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową, z Caritasem, z parafią, z samorządem pomocniczym Jana III Sobieskiego i też ze Stowarzyszeniem Etap. I tam powstało Centrum Integracji Społecznej. Najpierw było filią Szkoły Barki. Później właśnie zostało powołane stowarzyszenie, które przejęło te działania. Zaczęło działać bardzo lokalnie, czyli odpowiadać na potrzeby tej społeczności lokalnej, czyli dłużników, mieszkańców poznańskich osiedli. I jakkolwiek może dużo tych dłużników nie przychodzi, bo rzeczywiście do tego centrum przychodzą uczestnicy z całego miasta, natomiast na warsztatach zdobywają konkretne umiejętności,
umiejętności, na przykład na warsztacie ogrodniczym i potem na tych zieleńcach spółdzielni mieszkaniowej pracują. I z tego rodzą się spółdzielnie socjalne, bo to potem taka grupa, która pracuje przez rok w formie warsztatowej na którymś osiedlu, my mówimy, my wam to oddamy we współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową w formie zlecenia. I oni widząc, znając już jakby obszar pracy, że będą tak samo wykonywać, tylko że będzie to ich źródłem zarobkowania, dobierają sobie grupę, musi być to minimum 5 osób, maksimum 50. Zazwyczaj jest to grupa kilku osób jednak, od 5 do 10 i budują relacje wzajemnościowe między sobą. To, taką istotą to jest wzajemne zaufanie. I ci ludzie się znają i w tym ich zakładzie pracy mogą sobie pomagać społecznie. To znaczy, jeżeli ktoś ma jakiś problem, to kolega może do niego i z nim porozmawiać.